Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj Wielki Piątek. Dzień śmierci Syna Bożego. Oczyma duszy przynieśmy się do zatłoczonej Jerozolimy. Przejdźmy raz jeszcze drogę, którą przebył Chrystus na Kalwarię. Towarzyszmy Zbawicielowi w Jego dźwiganiu krzyża. Zobaczmy, ile miłości ma Bóg do człowieka. Zapłaczmy nad swym grzechem. Za mnie dźwiga krzyż na Golgotę Jezus. Za mnie pozwala się przybić do krzyża Mesjasz. Za mnie dziś umiera Boży Syn. To dzieło mojego odkupienia dokonuje się tu i teraz. Wyruszmy zatem w drogę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Człowiek wydaje wyrok na Boga. Człowiek wyrzuca ze swego życia Boga. Jezus pokornie przyjmuje tę niesprawiedliwość. Nie złorzeczy, nie przeklina. Nie odgraża się Piłatowi. Daje świadectwo swego posłannictwa. To, co miał powiedzieć, już zostało wypowiedziane. To, co miał uczynić, już zostało uczynione. Ci, którzy chcieli uwierzyć, uwierzyli. Pozostały te osoby, których twardych serc nic nie poruszy. Pozostali niedowiarkowie, którzy boją się otworzyć swe serca na Bożą miłość. Oni wydają wyrok na Boga, bo łatwiej uciszyć sumienie, niż zmienić swe zachowanie. Lecz biedni zapominają, że wydając wyrok na Syna Bożego, samych siebie skazują. Módlmy się za ludzi walczących z Kościołem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Twarde belki krzyża dotykają poranionego ciała Zbawiciela. Jezus przyjmuje ten ciężar. Można powiedzieć, że tuli się do krzyża, aby ten nie wypadł mu z obolałych ramion. Poniesie Mesjasz ten krzyż na Kalwarię. Niejednokrotnie się przewróci, spotka z pewnymi osobami. Jednak sam będzie dźwigał ten krzyż. W ciężarze tego krzyża są i moje grzechy. Chrystus niesie na Golgotę moje strapienia, kłopoty, żale, z którymi przybywam na modlitwę. Poniesie nasze krzywdy, niesprawiedliwości, smutek i odrzucenie. W krzyżu Jezusa są zawarte wszystkie nasze krzyże.
Więc nie mów, że Twój krzyż jest zbyt ciężki, bo bez Jezusowego krzyża nie udźwignąłbyś swojego. Prośmy o wytrwałość w przyjmowaniu naszych codziennych trosk. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Niedługo po rozpoczęciu wędrówki zdarzył się pierwszy upadek. Osłabienie biczowaniem, przesłuchaniami, utrata krwi dają o sobie znać. Ciężar krzyża przygniata Jezusa. To moje grzechy przygniatają Syna Bożego. To moje słabości osłabiają Zbawiciela. Czy mogę pomóc Jezusowi? Oczywiście. Modlitwa, post, jałmużna to dary, którymi odciążę Zbawiciela. Bezinteresowna służba, miłosierdzie względem potrzebujących to zastrzyk nowej energii w walce o zbawienie świata. Opieranie się pokusom, wyrzeczenie grzechu to ulga, gdyż nie dokładam nowych ciężarów do krzyża, który trzeba zanieść na Golgotę. Czy podejmę ten trud? Czy pomogę Zbawicielowi? To zależy już tylko ode mnie. Prośmy o odwagę podejmowania umartwienia dla każdego z nas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żyjesz przez krzyżnikę swoją światu kupić raczy. Jezus mozolnie przeciska się pośród złowrogiego tłumu. Nagle dostrzega wzrok swej matki. Maryja nic nie mówi, tylko patrzy oczyma pełnymi miłości. Niczego nie może zrobić, gdyż zabraniają tego żołnierze. Lecz bezgranicznie kocha. Będzie ona na drodze krzyżowej swego Syna do końca. Nie opuści go w najtrudniejszych chwilach. Matka bolesna spogląda z miłością na nasze cierpienia, chorobę, samotność. Boga Rodzica nie rozwiąże naszych kłopotów i strapień, nie wróci młodości, nie zaradzi samotności, nie da pieniędzy. Może posłać do nas ludzi dobrej woli, obyśmy ich przyjęli. Ale może też wypraszać nam łaski u Boga Ojca, obyśmy pragnęli się nimi ubogacić. Najważniejsze, że będzie z nami do końca. Nie opuści nas nawet wtedy, gdy inni o nas zapomną. Tak jak stała przy swym Synu na Golgocie, tak i przy nas stać będzie teraz i w godzinę śmierci naszej. Prośmy o zawierzenie swego życia Maryi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jeszcze strzyżimy, gdy swoją świat odkupić raczy. Jezusowi kończą się ludzkie siły. Sam już dalej nie pójdzie. Sam już więcej nie może. Przychodzi więc pomoc. Bóg Ojciec w swej opatrzności przysyła Szymona z Cyreny. Ten, przymuszony przechodzień, niesie pomoc Synowi Bożemu. Opatrzność Boża czuwa nad dziełem zbawienia. Plan niebios musi być zrealizowany. Żadna siła, ziemska ani diabelska, nie jest zdolna do przeciwstawienia się niebu. Wobec mnie Pan także ma swój plan. Do mnie także opatrzność Boża przysyła pomoc i wsparcie. Czy potrafię ją rozpoznać, przyjąć i za nią podziękować? Bóg cały czas nade mną czuwa, tylko ja czasem o tym zapominam. Prośmy o zawierzenie swej przyszłości Bożej opatrzności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z tłumu, który syci się widokiem męczarni Boga człowieka, wysunęła się młoda kobieta, Weronika, która otarła twarz Zbawiciela. Ona pod warstwą krwi, potu, brudu i pyłu dostrzegła w skazańcu bezgraniczną miłość i zapragnęła ją oczyścić. Ja też jestem zdolny, by kochać. We mnie także jest pragnienie służby bliźnim, kochania, dawania siebie. Czasem jednak brud grzechu, wygodnictwo, egoizm przysłaniają to dobro. Ja sam nie dostrzegam w sobie dobra. Ja sam wątpię, że jestem zdolny do bezinteresownej miłości. Wątpię w samego siebie. Lecz Bóg nigdy we mnie nie wątpi. Cierpliwie czeka, aż pozwolę, by mnie otarto z brudu zła. Wtedy zobaczę w sobie dziecko Boga. Wtedy zapragnę żyć miłością, którą Bóg ukochał świat. Prośmy o pokorę przyjęcia prawdy o sobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezus dźwiga krzyż, mija kolejnych ludzi. Słyszy obraźliwe słowa, które przez wieki będą godziły w Kościół i w kapłanów. Przez wieki nic się nie zmieni. Wciąż ludzie należący do Boga będą celem ataków i agresji. Konsekwencją wrogości tłumu był drugi upadek Jezusa. Ci, którzy złorzeczyli i przeklinali Go, teraz się cieszą. Odczuwają satysfakcję, że zło, które zasiali, wydało swój złowrogi owoc. Jednak Chrystus wstaje, bo człowiek nie potrafi zwyciężyć Boga. Jednak Kościół istnieje nadal
gdyż działa w nim Bóg. Jednak przychodzą nowe powołania kapłańskie i zakonne, bo sam Stwórca wzywa. Jednak Bóg zwycięża, bo On jest Panem czasu i historii. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezus mozolnie posuwa się naprzód. Każdy kolejny krok przynosi nowe cierpienie. Każdy kolejny krok okupiony jest upływem bezcennych sił. Każdy kolejny krok przybliża do Golgoty. Na tej drodze pojawiają się płaczące kobiety. Załamują ręce i litują się nad skazańcem. Jakoś nie wspominają w tej chwili cudów, które Jezus wcześniej uczynił. Jakby zapomniały o dobrej nowinie, którą głosił. Ten płacz nie jest współczuciem, lecz pokazaniem swej wyższości. On, Jezus, jest złoczyńcą, bo kończy na krzyżu. One, niewiasty stojące obok, są lepsze, gdyż im nic nie można zarzucić. Dziś w ten sam sposób płacze się nad Kościołem, nad jego grzechami. Ja stoję obok i spokojnie osądzam. Wytykam palcem, piętnuję. Czy nie mam grzechów? Czy nie mam sobie nic do zarzucenia? Czy rzeczywiście jestem przykładem sprawiedliwości? Ocenianie świata trzeba rozpocząć od siebie samego, gdyż z mojego życia rozliczy mnie Pan. Prośmy o ducha pokuty i nawrócenia dla nas wszystkich. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kalwaria już tak blisko. Wzrok Jezusa przesunął się po wzgórzu, na którym miał zakończyć swe ziemskie życie. Ta chwila dekoncentracji wiele kosztowała. Bolesny upadek, który przygniótł do ziemi. Łatwo marzyć o przyszłości. Łatwo snuć plany o powodzeniu, dostatku, spełnieniu marzeń. Łatwo przysięgać wierność małżeńską. Łatwo obiecać poprawę. Trudno tego wszystkiego dopilnować, zrealizować, uwieńczyć sukcesy. Jeśli nie upadłeś, jeśli danego słowa dochowałeś, dziękuj opatrzności Bożej i uważaj, abyś dalej trwał w swej prawości. Jeśli jednak zbłądziłeś, nie załamuj się. Jezus także upadł, lecz natychmiast się podniósł. My także musimy się podnieść po porażce. Nie zniechęcaj się, tylko wyciągnij wnioski ze swych błędów i dalej idź. Prośmy o siłę do powstawania z naszych grzechów. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste,
Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażonym. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Bóg staje nagi przed swym stworzeniem. Oprawcy sycą swe oczy widokiem bezradności Jezusa. Zabrali Mu wszystko, nawet ostatnią szatę. To odarcie miało zabrać resztkę godności, którą powoli odbierano Chrystusowi od momentu pojmania w ogrójcu. Przesłuchania, niesprawiedliwy wyrok, biczowanie, cierniowa korona, droga krzyżowa, a teraz odarcie z szat. Wszystko po to, aby ośmieszyć, zniechęcić do obrony niewinnego Jezusa z Nazaretu. I dziś tak się dzieje. Wciąż pragnie się zniechęcić ludzi do wiary i obrony Kościoła. Kpina, szyderstwo, agresja, wyrzucanie za margines społeczny, nagłaśnianie grzechów, które mają odebrać Kościołowi godność, pokazywanie ludzkich ułomności ma odciągnąć od wiary. Jednak na Golgocie nadzy byli oprawcy, którzy ukazali swą małość i zakłamanie. Tak samo dziś nadzy są ci, którzy zażarcie walczą z Chrystusem i Kościołem. Prośmy o wytrwałość w wierze mimo przeciwności. Któryś za nas cierpiał rany, nie Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Te gwoździe zostały specjalnie przygotowane na tę okazję. Takich gwoździ nie używało się do innych czynności. Potrzebne były, aby Jezusa przybić do krzyża. Ileż wysiłku, nakładu pracy i pieniędzy potrzeba było, aby przygotować narzędzie męki Boga. Jak wiele wysiłku wkładają ludzie w walkę z Bogiem. Nie liczą czasu, sił, pieniędzy, aby tylko zniszczyć Boga. Aby tylko wytrzebić wiarę w Syna Bożego z sumień naszych dzieci. Dlaczego to czynią? Z tego samego powodu, co przed wiekami. Gdyż sumienie się odzywa. Gdyż pragną zasłonić własną nieprawość. Gdyż nie chcą się zmienić. Można było przybić Syna Bożego do krzyża. Można walczyć z Bogiem i Kościołem. Można deprawować sumienia innych ludzi. Jednak to nie zagłuszy do końca własnego sumienia, które kiedyś da o sobie znać. Oby nie było wtedy za późno na opamiętanie i skruchę. Prośmy o dobre wychowanie naszych dzieci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Człowiek zabił Boga. Stworzenie podniosło rękę na swego Stwórcę. Poddany pragnął unicestwić swego Pana. Jezus nie łamie ludzkiej wolności.
Bóg pozwala człowiekowi na wszystko. Nawet na to, aby podniósł rękę na Jego Syna. Dlaczego? Bo dał nam wolność. Jednak nadejdzie dzień, kiedy z tej wolności zostaniemy rozliczeni. Nadejdzie dzień, kiedy Pan zapyta o wykorzystanie daru wolności. Jestem wolnym człowiekiem i sam decyduję o swym życiu. Odbiorę sprawiedliwą zapłatę za moje wybory. Nie wolno mi o tym zapomnieć. Nie będę się mógł ukryć za wygodnymi wymówkami. Brak czasu, zmęczenie, pokusa, nerwy, słabość charakteru, jakiekolwiek inne usprawiedliwienia na nic się nie przydadzą. Otrzymałem dar wolności i z niego zostanę rozliczony. Mogę zabić Boga w moim sercu. Mogę także, współpracując z łaską Bożą, osiągnąć świętość. Mam wybór. Z Niego będę rozliczony. Prośmy o pragnienie świętości dla każdego z nas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus z krzyża zdjęty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cześć przez krzyżnikę swoją świat odkupić raczy. Dziś Wielki Piątek, umiera Bóg. Martwe ciało Zbawiciela zdjęto z krzyża. Świat pogrążony jest w żałobie. Siły zła zwyciężyły. Pokusa życia bez Boga i moralności odniosła sukces. Ludzie, którzy ufali Synowi Bożemu, stracili ostatnią nadzieję. Ten Jezus, który chodził po jeziorze, wskrzeszał zmarłych, uzdrawiał chorych, uciszał burzę, przegrał ze śmiercią. Smutek, rezygnacja, bezradność. Nie ma nadziei dla człowieka sprawiedliwego. Znów zwyciężyło zło, knowanie, łapówka, koneksje. Znów podeptano dobro, miłość i bezinteresowność. Czy więc warto się starać? Czy warto czynić dobro? Czy warto być uczciwym? Czy warto przebaczać, służyć z miłosierdziem, modlić się? Stawiamy sobie takie pytania. Takie pytania nas nurtują, gdy spotyka nas porażka, przegrana, gdy zło triumfuje, a nas spotyka krzywda. Jednak nie traćmy nadziei. Wiemy, że Pan nasz zmartwychwstał. My także zwyciężymy. My także odniesiemy sukces. Nas także nie ominie wieczna nagroda. Tylko wytrwajmy do końca. Prośmy za załamanych w wierze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Martwe ciało Boga człowieka złożono do grobu, zasunięto kamień. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. Odszedł, a my pozostaliśmy.
dotykaliśmy martwych ciał naszych bliskich zmarłych. Widzieliśmy, jak zasypywano ich trumnem w grobie. To my pozostaliśmy sami. To do nas przyszła samotność. Co ja teraz uczynię bez męża? Jak żona mogła mi to zrobić? Jak mi jest ciężko bez matki. Nie potrafię pogodzić się ze śmiercią dziecka. Wciąż ja, wciąż moje sprawy, pragnienia, potrzeby. A zmarły niczego już nie potrzebuje? A o nim nie pomyślisz? Czy zadbasz o jego zbawienie? Czy podziękujesz Bogu za to, że był, kochał, służył i ubogacał twoje życie? Odeszła ukochana osoba, ale ja mam żyć dalej, bo dla mnie Pan odłożył jeszcze chwilę śmierci. Módl się za zmarłych. Dziękuj za to, że byli. Zabiegaj o własną świętość. Twój czas także nadejdzie. Módlmy się za naszych zmarłych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dzieło zbawienia dokonało się. Zapowiedzi Starego Testamentu ziściły się. Pragnienie Boga Ojca zostało spełnione. Człowiek został odkupiony. Bramy niebios na nowo zostały dla nas otwarte. W niedzielę usłyszymy radosne orędzie o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Teraz już tylko od nas zależy, czy wykorzystamy owoce drogi krzyżowej Syna Bożego. Od nas zależy, czy przekroczymy bramy nieba. Jezus otwarł je dla mnie i dla ciebie. Krocząc za Jezusem własną drogą krzyżową, podążajmy więc do niebios bram. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Naszym zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
będzie pochwalony Jezus Chrystus. Liturgia Wielkiego Piątku, godzina śmierci Jezusa, sprawowana jest przez Kościół jako godzina zwycięstwa. Mówimy bowiem o chwalebnej męce i śmierci Zbawiciela. Dni Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty są wprawdzie naznaczone surowością i postem, ale nie jest to znak pokutny. Jest to znak udziału w ofierze Pana. Surowość jest widoczna także w wystroju Kościoła. Brak jest dzisiaj kwiatów, nie ma muzyki ani dźwięku dzwonów. Ołtarz jest obnażony, tabernakulum otwarte i puste. Liturgia ku czci Męki Pańskiej składa się z trzech zasadniczych części. Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża oraz Komunii Eucharystycznej. Na zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie zaniesiony do Bożego Grobu. Rozpoczynamy w zupełnej ciszy. Na początku celebras padnie na twarz, aby modlić się w postawie najgłębszego uniżenia. My wszyscy klękniemy, aby w ciszy serca przygotować się do rozważania męki i śmierci Chrystusa. Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając swoją krew, który żyje i króluje na wieki wieków. W liturgii Słowa Wielkiego Piątku centralne miejsce zajmuje opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jezus umiera na krzyżu jako zapowiadany przez proroka Izajasza sługa Pański, który ma zbawić wielu i zostać wyniesiony do chwały przez Boga. Święty Jan, jako naoczny świadek i jedyny uczeń, który stał pod krzyżem, przedstawia w Ewangelii drogę męki Chrystusa. Patrzy on na swojego mistrza oczyma wiary. Ukazuje nam krzyż jako miejsce pojednania i łaski oraz wypełniania woli Boga.
Chrystus jest ofiarą, kapłanem i królem nowego przymierza. Dlatego ostatecznie odnosi zwycięstwo, a krzyż staje się znakiem chwały Bożej. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nim jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje go losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobała się Panu zmiażdżyć go cierpieniem, jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce
składam ducha mego. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie, pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Królu wieków.
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sami uczniowie Jego, ale Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy, zebrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzecze im Jezus: Jam jest. A stał też z nimi Judasz, który Go wydał. Skoro im przeto rzekł: Jam jest, cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzekł wtedy Jezus Piotrowi: Schowaj miecz twój do pochwy, czyż mam nie pić kielicha, który mi dał Ojciec? Kohorta tedy i trybun, słudzy żydowscy, pojmali Jezusa i związali Go i przyprowadzili Go naprzód do Annasza, bo był teściem Kajifasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi. Pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca odźwierna: Czy ty jesteś spośród uczniów tego człowieka? A on mówi: Nie jestem. I stała czela ci słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się, a był z nimi Piotr stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus: Jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem, a to oni wiedzą, co ja mówił. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej
wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział mu Jezus: jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo złe, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się, rzekli mu tedy: on zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet zapiał kur. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat do nich i rzekł: co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im tedy Piłat: weźcie go wy i osądźcie go według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: czyż ja jestem Żydem, naród twój, najwyżsi kapłani wydali mi ciebie, co żeś uczynił? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom, ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: więc ty jesteś król? Odpowiedział Jezus: sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego. Mówi do niego Piłat: cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na paschę. Chcecie więc, a wypuszczę wam króla żydowskiego?
a wszyscy wołali znowu mówiąc: nie tego, nie tego, nie tego, nie tego, ale Barabasza, ale Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował, a żołnierze uplutrzy koronę z ciernia włożyli na głowę Jego i szatą szkarłatną przyodziali Go i podchodzili do Niego mówiąc: witajże, witajże, i bili go po twarzy, a Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie i rzekł Piłat: oto człowiek. Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc: ukrzyżuj, 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 ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my zakon mamy, aby Bóg zakonu powinien umrzeć, bo się za Syna Bożego. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się jeszcze uląkł i wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat: nie mówisz do mnie, nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę wypuścić cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali mówiąc: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: weź z nim, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat: króla waszego mam ukrzyżować. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: nie mamy króla, jedno cesarza.
wtedy więc wydał im go na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też i napis i umieścił nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta, a było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: Nie pisz, król żydowski, ale że on sam mówił: Jestem królem żydowskim, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej, ale rzućmy aby się wypełniło pismo, które mówi: Podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucili los. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja. I oto tej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. A było tam postawione naczynie napełnione octem, a oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem on dzień szabatu był uroczystym, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani,
A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg Jego. Ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo i prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kości Jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi pismo. Zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego, żeby uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, a żeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa, a przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy, miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest zwyczajem grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamtedy z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W pewnej galerii sztuki zorganizowano wystawę obrazów. Obrazów, które przedstawiały sceny z życia Jezusa. Przyszło na tą wystawę bardzo wielu ludzi. Można było oglądać tam całą Ewangelię, przedstawioną za pomocą pędzla i płótna. Był obraz z dzieciątkiem Jezus. Był Jezus zagubiony w świątyni. Był Jezus kuszony na pustyni, ten, który przemienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej. Był Chrystus jaśniejący na górze Tabor, chodzący po wodzie, ten, który tulił i błogosławił dzieci, który nauczał tłumy. Po obejrzeniu obrazów każdy odwiedzający tą wystawę mógł spotkać się z ich autorem, zdobyć jego autograf, na kopii, na zdjęciu obrazu, który sam sobie wybrał. Sam malarz lubiał pytać ludzi, dlaczego wybierają właśnie taką, a nie inną scenę z życia Jezusa. Dlaczego chcą ją zabrać ze sobą do domu. Przypatrywał się też uważnie pewnej dziewczynce na wózku. Kiedy zbliżyła się do stolika ze zdjęciami, sięgnęła o Jezusa ukrzyżowanego. Dlaczego wybrałaś właśnie ten obraz? Zapytał malarz. Bo ja nie mogłabym naśladować Jezusa w czynieniu cudów, ani w nauczaniu, ani w uzdrawianiu. Ale wiem, co to znaczy być przybitym do krzyża. Wiem, co to znaczy być na krzyżu. I do tego Jezusa jest mi najbliżej, a Jemu jest najbliżej do mnie. Drodzy bracia i siostry, jak bardzo wydarzenie krzyża dotyka nas osobiście. Jaki jest sens krzyża dla mnie i dla ciebie? Ta dziewczynka na wózku wiedziała, jaki jest sens krzyża dla niej.
Bo czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, potrzebujemy Chrystusowego krzyża. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, krzyż jest naszą tarczą i naszą obroną. Bo na Jezusowym krzyżu odbywa się sąd nad każdym z nas. I tak jak bywa to w sądach, jest oskarżyciel, jest obrońca i jest sędzia. Wyraz diabeł, szatan, oznacza tego, który oskarża, bo on jest właśnie oskarżycielem człowieka. To diabeł, a nie Bóg, obwinia nas za wszelkie zło. To szatan mówi Stwórcy: odpuść sobie tego człowieka, daj sobie z nim spokój, przestań go kochać. On nie jest wart twojej miłości, ten człowiek, ten grzesznik. Przyjrzyj mu się i zobacz, że bliżej mu do zła niż do świętości. Taki jest ten człowiek, którego ty tak bardzo kochasz, niegodzien. I w tym momencie, zaraz obok oskarżyciela, pojawia się obrońca, czyli Chrystus, ale właśnie ten Chrystus ukrzyżowany. I on woła z krzyża: Ojcze, przebacz im. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, ja ich nie potępiam. Ja ich o nic nie oskarżam. Ja ich nadal kocham. Kogo zatem posłucha sprawiedliwy sędzia? Czy nie poruszy go głos ukrzyżowanego, umiłowanego syna? Według prawa zasłużyliśmy na karę, ale Jezus woła: Ojcze, przebacz. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. To zdanie z listu do Hebrajczyków każe nam spojrzeć na krzyż Jezusa jak na wielką modlitwę przebłagalną, modlitwę wstawienniczą za nas. Jezus wstawia się za nas, jest naszym obrońcą. Woła dla nas o przebaczenie. Moi drodzy, wśród tysięcy różnych współczesnych, rozrywkowych filmów i seriali, które konsumujemy przez telewizję, przez kina czy przez internet, bardzo często historia głównych bohaterów opiera się nie na czym innym, jak na żądzy zemsty. Można by tu wymienić wiele takich tytułów, w których główny bohater, przedstawiony jako dobry, jako pozytywny, z którym się identyfikujemy, doznaje najpierw jakiejś krzywdy, aby później szukać sposobu, jakby dokonać zemsty. Rzadko jest miejsce na przebaczenie, bo taki film nie byłby rozrywkowy, gdyby tak łatwo wszyscy wszystkim przebaczali, nie byłoby akcji. I w takiej mentalności my żyjemy. Takimi treściami się karmimy. Ale moi drodzy, inna jest mentalność krzyża, inna jest mądrość krzyża, inna jest postawa Chrystusa, który jest całkowicie wolny od zemsty. Pewna mistyczka zapisała w swoim dzienniku takie słowa, które w czasie modlitwy usłyszała z krzyża. Moje stopy są przybite, nie mogę więc pobiec do was. Moje ręce są przybite, nie mogę więc przytulić was do siebie, ale moje serce jest otwarte. Niech tam wejdą i zamieszkają dusze. Powiedz im, że mój krzyż jest wkopany głęboko i że tam oczekuję na nich przez całe wieki. O moi biedni grzesznicy, których tak bardzo kocham. Jeśli, bracie i siostro, chcesz dzisiaj zdobyć mądrość krzyża, jeśli chcesz dzisiaj poznać Jego sens i Jego moc w twoim życiu,
to odszukaj w sobie dzisiaj zdolność do przebaczania. Zdolność do przebaczania. Bo doznajemy różnych krzywd, czy w rodzinie, czy w pracy, w szkole. Często wcale się do nich nie przyznajemy przed innymi. Chowamy je w sobie głęboko. Często ten, który nas krzywdzi, nawet o tym nie wie. Nosimy nieraz urazy bardzo długo, może nawet ciągle mamy żal do kogoś, kto już dawno odszedł z tego świata. A Jezus może dać mi dzisiaj zdolność przebaczania przez swój krzyż. Może nauczyć mnie przebaczania, jak być wolnym od zemsty. Może dać mi życie bez żalu, jeśli razem z Nim powiem dzisiaj przebaczam. A dziś jest do tego dobra okazja, bo podchodząc do adoracji krzyża, ując ten święty znak zbawienia, pomyśl sobie o osobie, której jeszcze nie potrafisz przebaczyć, którą ciągle oskarżasz. A może samemu sobie nie potrafisz czegoś wybaczyć, może sam siebie oskarżasz. Niech krzyż będzie dzisiaj twoim obrońcą. Niech krzyż da ci dzisiaj moc przebaczenia. Oddaj to wszystko dzisiaj Panu Jezusowi i ufaj, że On da tobie głęboki pokój i poczucie wolności. Amen. Na zakończenie liturgii słowa nastąpi modlitwa powszechna. Nasze wspólne prośby i błagania są dzisiaj bardziej rozbudowane niż zwykle. Mają nam uświadomić powszechność zbawienia dokonanego na krzyżu. Po podaniu intencji nastąpi chwila ciszy na osobistą modlitwę. Następnie celebrans w naszym imieniu zakończy prośbę, a my potwierdzimy ją wypowiadając Amen. Chrystus, który w tym dniu ofiarował siebie dla zbawienia całego świata, będzie łączył się z nami w sposób szczególny w tych wszystkich intencjach, za które oddał swoje życie. Stąd nasze modlitwy mogą być pełne ufności. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący wieczny Boże,
Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swej wiary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa Andrzeja, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenie, odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni, napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i aby przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia
stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegli znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Po modlitwie powszechnej na miejsce uroczyste wniesienie i adoracja drzewa krzyża, znaku naszego zbawienia. To jedna z najważniejszych chwil liturgii Wielkiego Piątku. Trzykrotnemu ukazaniu krzyża towarzyszyć będzie śpiew aklamacji. Oto drzewo krzyża, na które odpowiemy słowami: pójdźmy z pokłonem i uklękniemy w ciszy. Następnie do adoracji podejdą najpierw kapłani, szafarze i służba liturgiczna, następnie wierni. Adorując ukrzyżowanego, każdy może powiedzieć: on także umarł za mnie. Za oddanie czci krzyżowi w dniu dzisiejszym możemy uzyskać odpust zupełny. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ojcze, Panie. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ojcze, oh.
Święty Boże, święty Adoramus Deus.
Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tua redemisti mundum, quia per crucem tua redemisti mundum. Jestem bardzo bliski upadku i burmuję zawsze przede mną. Żołnierze uplutrzy koronę z ciemni, położyli mi ją na głowę. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tua redemisti mundum, quia per crucem tua redemisti mundum. Przepodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie kości moje. Do mego pokarmu rzuci do mieszani, a kiedy pragnąłem, polili mnie osem. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tua redemisti mundum, quia per crucem tua redemisti mundum. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, targi rozwierają, potrząsają głowami, a oni wpatrują się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą moje szaty i rozrzucają o moją suknię. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tua redemisti mundum, quia per crucem tua redemisti mundum. Ręce Twoje, Panie, polecam ducha mojego, Ty mnie uwolnisz, Panie Boże wierny. Wspomnij, Panie, sługę Twego, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tua redemisti mundum, quia per crucem tua redemisti mundum. Witaj na krzyżu, krzyżu uwielbiony, byś przez Jezusa za nas zostawiony. Yeah.
Krzyża liturgia prowadzi nas do stołu eucharystycznego. Komunia święta, którą dzisiaj przyjmujemy z darów konsekrowanych wczoraj, jest owocem, który dojrzał na drzewie krzyża, na drzewie nowego i nieśmiertelnego życia. Jak zapewnia święty Paweł, spożywanie ciała Chrystusa jest głoszeniem Jego śmierci. Tajemnica męki i śmierci Zbawiciela jest przez Eucharystię wciąż aktualna i obecna pośród nas. Karmimy się Chrystusem, z Nim jednoczyć, aby stawać się samemu ciałem wydanym i krwią przelaną z miłości do Boga i ludzi.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Witam, że najświętszy świat.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Za chwilę, moi drodzy, będzie miała miejsce procesja z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie do Bożego Grobu w Kościele Gimnazjalnym. Tam adoracja do północy od godziny 22. Zapraszamy na adorację młodzież naszej parafialnej wspólnoty. Bóg zapłać za ofiary składane przy adoracji krzyża. Wiemy, są one przeznaczone na utrzymanie świątyń i Bożego Grobu w Ziemi Świętej. Jutro w Wielką Sobotę od godziny 8 adoracja przy Bożym Grobie według wyznaczonego planu. Od 8 do 9 też okazja do spowiedzi. Od godziny 9
o każdej równej godzinie do godziny 15 święcenie pokarmów, o 11 w ośrodku Banderosa śniadanie wielkanocne, o godzinie 15:30 dodatkowe sprzątanie kościoła. O tej toż porze będziemy kończyli już dawanie okazji do spowiedzi. Ta ostatnia okazja to od 14 do 15:30. O 18:30 zakończenie adoracji przy Bożym Grobie i o 19:00 bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej, poświęcenie ognia, paschału, bogata liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia już o zmartwychwstaniu naszego Pana. Za chwilę rozpocznie się ostatni akcent liturgii Wielkiego Piątku. Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie odprowadzimy do Bożego Grobu i będziemy czuwać przy Nim dzisiaj i w dniu jutrzejszym. Wielka Sobota jest wezwaniem do udania się na pustynię, aby przebywać sam na sam z Bogiem. Dzień ten powinien być dla nas czasem wyciszenia i refleksji nad wiarą, wezwaniem do głębokiej nadziei i ufności, że Bóg otoczy chwałą sprawiedliwego i da mu pełnię życia. Amen.
cię zwrócił, odszedł pasterz nasz, sam ukochał lud. O Jezu, dzięki ci za twej męki trud, odszedł pasterz nasz, co ukochał.